funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Te zmiany wcześniej zostały przekazane władzom miasta. Ona uzyskała akceptację władz miasta. No i chcemy je wprowadzić w dwóch etapach, od 1 maja i od 1 lipca. Zmiany te, według naszej oceny, w znaczącej mierze poprawiają funkcjonowanie komunikacji na tych osiedlach czy w tych miejscach, które generują ruch podróżny, które one dotyczą. To jest jedna kwestia. Również celem tych zmian jest ograniczenie trasy przewozowej, ponieważ ta zdolność przewozowa, którą oferujemy na dzisiaj, wobec tej sytuacji, która powstała na przestrzeni ostatnich chociażby 4 miesięcy, spowodowane między innymi, czy głównie zwiększającym się z miesiąca na miesiąc bezrobociem i ograniczeniem przewozów, mają dać efekt końcowy taki, aby ta mniejsza baza przewozowa przewożyła się na mniejsze koszty. Na przestrzeni ostatnich 4 miesięcy mamy znaczący spadek sprzedaży biletów, co jednoznacznie jeszcze po badaniach, które były prowadzone przez Gdynię i Uniwersytet Gdański, powoduje, iż sądzimy, że ta tendencja będzie się utrzymywać do końca roku i nie należy się spodziewać sytuacji takiej, w której te przewozy będą zwiększone, czy nawet ustabilizują się na jakimś poziomie, chociażby w roku ubiegłym. Pierwsza kwestia, w etapie pierwszym chcemy zawiesić kursowanie linii autobusowej 100. To jest znane połączenie, relacja Państwu jest chyba znana, to jest osiedle Staszica, tak, Siedlice. W godzinach szczytów poszczytowych, czyli od godzina 8 do 12, 18 do 23. Czyli w tym czasie, jak już dowieziemy ludzi do pracy, jak również uczniów do szkół, chcemy, aby ta linia przestała funkcjonować. No i to jest najistotniejsza zmiana. Naszym zdaniem ona jest atrakcyjna dla mieszkańców miasta. Na czym to polega? Zawieszamy funkcjonowanie linii 123. Linia 123 była taką relacją, która miała za zadanie obsłużyć generalnie Słowiańskie. Tak? Była to relacja dzielnica Górczyn, w najwyższym skrócie do zespołu rekreacyjnego Słowiańskie. Zawieszamy tę linię i jednocześnie wydłużamy funkcjonowanie linii 127. To jest linia, która jest zaczepiona w dzielnicy Kluczy, ale funkcjonuje przez centrum miasta. Wydłużamy ją do Słowianki. Dalej jedziemy w kierunku zespołu handlowego, to zapowiedziałem OBI, Tesco i Media Markt. Co jest atrakcyjnego w tym połączeniu? No, atrakcyjne jest to przede wszystkim, że mieszkańcy centrum miasta otrzymują bezpośrednie połączenie ze Słowianką. To system tramwajowy będzie składał się z 5 połączeń, 1, 2, 3, 4, 5. Z tym, że chcemy te połączenia tak skoordynować, aby odjazdy z Pęty Silvana, również z Pęty Piaski, następowały w taki sposób, że te tramwaje nie jeździły razem. Tak? To będzie jakimś tam trudnym rozwiązaniem, ale sądzimy, że się to uda przynajmniej w części. I jednocześnie z dworca PKP na przemian co 20 minut wyjeżdżałyby tramwaje linii 4 i 5. Czyli z dworca PKP byłaby komunikacja w punktu centrum miasta co 10 minut. Za sprawą linii 4 i 5. I to w zasadzie w dużej części odbędzie się kosztem obsługi dzielnicy Wieprzyce, ponieważ uważamy, że ta zdolność przewozowa oferowana przez nas znowu na Wieprzycach była nadmiarowa, ona była niewykorzystana. To co no to w zamian wolimy skomunikować dworzec PKP? W raporcie, który trafił do Rady Miasta, napisał pan, panu to autorstwo przypisuje, że nie ma mowy o tym, by dłużej utrzymywać taki stan rzeczy, czyli że muszą się zwiększyć ceny biletu. I to będzie w przyszłym roku? Taki wniosek się pojawi NZK? Powiem panu w ten sposób, że sytuacja jest dynamiczna. Co to oznacza? Oznacza to nie mniej, nie więcej, że my staraliśmy się o zwrot środków w zakresie VAT-u. Uzyskaliśmy taką zgodę, interpretacja nasza podzieli obligacje minister finansów. Otrzymujemy 4,3 miliona złotych. Biorąc pod uwagę te 4,3 miliona złotych, biorąc pod uwagę nasze zmiany, sądzimy, że w tym roku my, jako NZK, nie będziemy rozmawiać o podwyżce cen biletów. Tak? Także ta sytuacja, naszym zdaniem, będzie nieunikniona od roku 2010. Ja jestem zwolennikiem takim, tego, żeby ci, co korzystają, powinni płacić. Przecież zauważcie państwo jedno, mówimy cały czas, no dobrze, jeżeli będą podwyższane ceny, będzie popyt spadał. Tutaj popyt jest prawie sztywny, tak? On jest niezależny od cen, które są w rozsądnych rozmiarach i są trzymane w ryzach.
Tak? Zupełnie inne czynniki o tym decydują. Decydują czynniki zewnętrzne. Chęć posiadania samochodu, umowa na samochód, tak? To jest jedno. Dalej bezrobocie. Zobaczcie Państwo, nie było podwyżki biletów, a ceny, a przewozy spadły. Dlaczego? Dlatego, że nie ma potrzeby korzystania z komunikacji, bo wzrasta bezrobocie, bądź wzrasta ilość samochodów. To gdybym Pana dzisiaj zapytał, ile powinien kosztować w 2010 bilet jednorazowy, normalny i ulgowy, według Waszych symulacji? Sposób, ile powinien kosztować? Nie, też, bo jeżeli miasto prowadzi politykę społeczną w stosunku do grup najbiedniejszych, a niewątpliwie prowadzi, za sprawą również cen biletów, to ten wzrost powinien być maksymalny na poziomie 10%. Natomiast nie powinny być ceny biletów takie, jak są ceny biletów za parkingi, podczas gdy kraje takie, które już przerabiały ten problem, te ceny biletów za parkingi są trzykrotnie wyższe niż ceny biletów publicznych.